przerabiamy Mini Coopera, nie wiem jak, zrobimy tak, żeby miał dużo mocy tego klockowego i musimy z nim przejechać z oazy do latarni morskiej, nie? I teraz go musimy ogarnąć jakoś. Ja to zrobię po ludzku. Tak. Ja nie wiem, on jest chyba porobiony już, no. Tu nie wiem, czy da się coś więcej zrobić. Tu zrobione. Silnika wymienić mu nie możemy na jakiś inny plastikowy. Tak? Więc to wszystko wychodzi poza skalę. Ja nie wiem, no to cały dobry jest chyba. Tak? Zrobimy go. Cyk. I musimy znaleźć teraz oazę. Gdzieś na pustyni. A ja wiem, gdzie jest oaza. Myślisz, że to takie ukryte jest? Ta mapa jest za mała, żeby coś ukryć, no. Bierzemy tak. Ja tutaj sobie tylko szybki tuning zrobię. Zobaczymy spina, jakiego tam mam, czy coś. Kiedy Fortnite? No nie wiem, jutro chyba. A ja nadal w piżamie. Co, wychodzicie w piżamie spać w takie upały? Boże! Tak nie można robić! Kto śpi w piżamie? Piżama? Kto? Nie nosi piżama, się nago śpi, Boże. Chyba tak. A co on taki ten? Bo to rajdówkę zrobili mi z niego. A, nie, my tu na twardo, teraz po asfalcie będziemy chyba śmigać. Dawaj go obniżymy na maksa. Uje. Dobra, dobry jest, jedziemy. Patrz, na maksa obniżą. Jeszcze dystansę powinniśmy tutaj móc włożyć, nie? Tak. Jedziemy szukać oazy. Ja nawet w zimę bez piżamy śpię. Kurde, jaki kozak. Nie śpijcie w piżamie za gorąco, gdzie wam się głowy ugotują. Ja nago i się cały gotuję. No ja też! Jak można jeszcze piżamy na siebie, jakiś skafander taki zakładać? Dzisiaj Lucek stał z rana z myślą, pierdyknę sobie streama z rana. Patrzcie, jak ten Mini Cooper tutaj śmiga. Jedziemy oazy szukać, ona jest na pustyni. To jest... Wiecie co, ja to sobie wezmę... Będę śledził tego klocka, żebym wiedział, kiedy ja w nią wjechałem, żeby mi się zaliczyło wszystko, nie? I oaza... To jest chyba ta woda taka fantastyczna. Tak, ona jest schowana za wydmami, no... Powiem szczerze, ciężko chyba na to nie trafić nawet. To jest tu. Czy nie? Oasis Island to się nazywa. Au, a co to zamknięte? Musimy poszukać wyspy jakiejś tutaj. Tyc, oj. Nie no, Mini Cooper jak tak będzie śmigał, to kurde. To wyspa powinna być gdzieś tutaj. To jest to? Nie, to nie jest wyspa. Zainstaluj w nim negatyw. Wiesz co, głupio będzie się jeździć wtedy. A ja chcę tutaj ukończyć te rzeczy. To nie będzie to czasem. O! To jest wyspa na oazie. I musimy teraz dojechać do... W minutę musimy dojechać tutaj, aż. Także naprawdę kawał drogi, kurde, ludzie kochani. Pod samą tą, nie? O, a w sumie dawaj przez miasto pojedziemy, bo chyba będzie szybciej, tak patrzę. Przez miasto mykniemy sobie, nie? No, pewnie, że tak. Dobra, to tutaj jak teraz wyjechać, żeby było jak najszybciej? Chyba tu na wprost, tylko kawałek przez wodę. Poszli, poszli! A minutę 40 sekund? Dobra, ja myślałem, że tylko minutę. Dobra, ciśniemy. Siema, pączek bez rączek.
No gdzie ty skręcasz? W sumie zahamował mnie nawet, nieźle. Widzieliście jak mi zajechał drogę? No jadę z przeciwka 300 na godzinę, a on mi zajeżdża. Siema Szczepan. Dobra, i teraz zajeżdżamy pod latarnię morsko. Podmorsko latarnię. Zobacz, idzie jak burzek, przecinak, nie? 55 sekund zostało. Zdążę czy nie? 155 klocków za to będzie, he? O kurde, tu jest skocznia. Trzeba tak pojechać, na skróty trochę. Widziałeś? Dobra. 40 sekund. I tutaj jest latarnia morska i my, żeby zaliczyć to, to musimy do tej latarni... O, już się zaliczyło, dobra, nieważne. Bo myślałem, że tu trzeba do góry wjechać, ale to się zalicza wcześniej, jak widać, nie? Biegów mu zabraknie, coś, to on ma 8 biegów, zobacz. Cip, 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 8 ma. 8 biegów i teraz to sobie zrobiliśmy. Patrzcie ile, o ja, na tego dinozaura trzeba mieć 1000 dodatkowych klocków jeszcze muszę zebrać. Co to jest ten Blower Nemesis? Czy ja go w ogóle mam? Chyba nie. Więc tak, Blower to jest klasa. Marka klas, nie mam go. Jak to mogę go nie mieć? Taki mały gnuje ciśnie 300 na godzinę, tak. ty, no nie mam tego samochodu. Muszę go chyba kupić. Faktycznie, bo ja nie mam tych klasów. Dobra. Klas Nemesis. Nie wiem jak on wygląda nawet i nie wiem czy to nie jest przypadkiem jakieś unikalne auto czy coś. Czekaj. No nie mam kupionych żadnych tych. Ej, ale ich tutaj nie ma. To są takie bugi, to jest to. I muszę... Alumicraft to się nazywa. To ja tu mam. Nie mam tego Nemesisa, skąd ja mam to niby mieć? To jakiś dziwny ten klocek do zdobycia jest. Był tam? Gdzie był? Nie było go, to nie to. Nie wiem jak go zdobyć. Czekaj, a może z wyglądu, bo ja nie wiem, ja nawet nie wiem jak on wygląda, zobaczmy. Class Blower Nemesis. To trochę inna sprawa. To ja już chyba wiem jak on wygląda. Dobra. Czekaj, to ja mam ten samochód chyba. Bo to jest taki Range Rover, nie? Jak on się tam nazywał? Ja go robiłem chyba na wyścigi. Ja myślałem, że to jest któryś z tych buggy, nie? A to jest... To jest po prostu Blower, to jest ten. Czy nie? Nie? To chyba to. No. No to dawaj, tego bierzemy. O. I uwaga, zaliczy to czy nie? No tylko tu jest zupełnie inna nazwa tego samochodu. Ale patrz, nie... Aha, w klasie A musimy go mieć, dziada. No dobra. Trzeba go zdegradować. Jakie chlapaki ma z tyłu, kurde. Fajne auto jest w ogóle. Dobra, bierzemy go. No to jest taki Range Rover, ale właściwie z tego Range Rovera też niewiele by... Znaczy niewiele z niego zostało, bo tam wszystko ma już porobione, ten samochód, no. Wiecie co, ja sobie go zresetuję do ustawień fabrycznych. Wiecie co, ale najpierw to ja sobie zapiszę to ustawienie. Save, bo to jest moje na offroadowe. Cyk. Zapisujemy i zaraz
porobimy go do klasy A, bo szkoda mi tego ustawienia, no. Ja tam przy nim trochę pomajstrowałem. I teraz tak, ładujemy domyślne, cyk. I musimy go do klasy A mieć. Taki Range Rover z chorym bodykitem. Czy ja wiem, czy z chorym? Dobrze wygląda ten samochód. No. I tak. Możemy coś tam jeszcze w nim zmienić. No myślę, że co możemy w nim zrobić? No chyba mocnie. Tak. Niech jeździ ten samochód jakoś, co? I spręża, o, sprężarki już nie włączymy tutaj. No nic, to jeszcze spróbujmy sobie. Co, ma jakoś tam hamować? Po co ma hamować? Dobry jest, taki jaki jest. Zawieszenie lepsze. Tak. Jakieś tam sprzęgło. No, a skrzynia biegów niech zostanie standardowa, może coś tam pojeździ na niej. Cyk. No i fajnie, no. Co, dobry jest. Tu możemy jeszcze te takie poinstalować, ale po co nam to? Dobry jest jaki jest. Range Rover Liberty Walk. Tak. Kurde. Oblałem się. Zaraz wracam. Za dużo wody nalałem. O, wziąłem ze sobą fab ręczniki. Podstawowy przyrząd każdego samotnego mężczyzny. Tak. Och, zmoczyłem się. A jeszcze żeśmy nie odpalili tego Range Rovera. Muszę się nauczyć pić tą wodę, poczekaj. O. Dobra, jedziemy. Teraz mam go w klasie A. I co muszę zrobić właściwie, bo... Ej, ten rowerek mi rozwala tutaj, który tak sobie stoi, oparty o tą skrzynkę na listy. Zobacz sobie. Cip! Zajebisty jest. No dobra, zaznaczyłem sobie tego klocka, zaraz mi się to powinno chyba pojawić wszystko, nie? Więc tak, Oasis Island. Reach the football area. Czyli musimy pojechać znowu na ten. Na wyspę, na oazę, na tą wyspę i potem pojechać sobie na boisko. Nie wiem dokładnie jak się dojeżdża do boiska. Chyba na mapce coś tam będzie widać, nie? Szukałeś, widzę, bo przed live'em napisane było, że poszedłeś po herbatkę. Faktycznie, muszę zmienić tą planszę wstępną, no. Tak zwane paperki deluxe. Zajebiste Szczepan. Paperki deluxe. Oh yeah. No dobra. No coś tam jeździ ten samochód, zobaczymy. Jedziemy tak. Boisko do piłki nożnej. Gdzie to jest? Koło chaty twojej jest. Faktycznie, czyli musimy sobie tak pojechać, tak jak teraz jedziemy, nie? Bo boisko byłoby tutaj, jest tu. Czyli co, najlepiej będzie przejechać przez miasto, prosto tutaj i sobie wskoczyć tu na to boisko, tak? No tak. No to tak zrobimy. Teraz mamy offroadowy samochód, taki stuprocentowy, więc wbić się na tą wyspę Oasis nie będzie trudno, ani z niej wyjechać, ona jest tu. No nie wygląda jakoś specjalnie, po prostu taka wydma, nie? Dobra, mamy. Jedziemy od razu, a co? Kurde, tu profesjonaliści grają. No tak. I tak, jedziemy przez miasto. Za miastem... Właściwie przez to rondo jest najtrudniej przejechać, nie?
O, porobione, zobacz. Ten to sobie daje radę świetnie na tych wszystkich wertepach. Dostało mi pół minuty. Czekaj, jak to się jechało? Tutaj trzeba skręcić teraz, okej. Mogłem na hopę sobie wbić tam, nie? Ale nie byłem pewny, gdzie wyląduję. No i dobra, 100 klocków jest. Kurde, elegancko. Wziął. I cik. No dobra, to sobie zrobiliśmy. Co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Nie jest to aż takie super trudne, nie? O, a co to tutaj mamy? Tutaj mamy coś ciekawego. Audi Sport Quattro S1. Wiecie, co to samochód jest? Audi Sport Quattro S1 czy nie? Musimy w klasie S1 go mieć, paradoksalnie. Ale Nargo dałby ci opiew, że ronda bokiem nie przeleciałeś. Nie było czasu, wiesz, na zabawy. Dobra. Musimy Audi S1. Tylko to jest Sport Quattro? Tak, to jest to takie lepsze Audi, nie? Mam je też. Musimy je zrobić w klasie S1 i tam przejechać kawałek drogi. Och, w sumie więcej czasu my na ten tuning chyba przeznaczymy niż na faktyczną jazdę, nie? I to jest taka rajdówka. O! I tu mamy to zwykłe Sport Quattro, a tu jest to S1. Ale ja już mam je zrobione. Nie, no to dobra, powinno być ok. Wyjeżdżamy stąd. Dobrze. Porobione. I teraz co? Jedziemy... Zaraz, gdzie tam było? Patrz, jaka torpeda to jest w ogóle. UFO Crash Site. Bo tutaj, jeśli chodzi o te UFO, to my mamy też lądowisko bardziej na UFO, nie? Patrz, dobra, nie mogę się powstrzymać. Muszę wyskoczyć. Jest lądowisko. Oni tam mają swoje lotnisko, te UFO-ludki. I jest jeszcze miejsce, gdzie się właśnie porozbijali, nie? I musimy dojechać do... O, tu sobie będzie. Musimy dojechać do latarni morskiej. Jak się stresuję na FB. Chyba streamuję, miałeś powiedzieć. Wiem, tutaj czasami słownik niektórych poprawia. Dobra, bardzo dobrze się streamuje. Czasami są jakieś problemy techniczne, ale chyba ogarniamy, nie? Wiecie co, czasami jest też tak, że tu ten czat jeszcze nie działa za dobrze, bo ta usługa dopiero co tutaj wystartowała, więc czasami zdarza się, że wy nie widzicie czyichś wiadomości innych ludzi tutaj na czacie, nie? Dlatego może wam się czasami wydaje, że piszecie sami. Większość wiadomości widać, ale niektórych nie. Tam coś się tam pieprzy, nie? Czasami. I też ja niektórzy piszą wiadomości tutaj na czacie i też mogę ich nie widzieć. Dobra, gdzieś to było, tu było chyba. Tu chyba będą rozbite gdzieś, nie? To UFO lub nie. UFO Crash Site. Tak, to jest UFO Crash Site. I teraz musimy sobie pojechać do Lighthouse. No to jest kawałek drogi, kurde. Bo to jest tu. Ja sobie wyznaczę drogę. I chyba znowu będzie korzystniej jechać przez miasteczko. Dobra. I teraz jedziemy do latarni morskiej. Super jest ta Audica. Dawno nią nie jeździłem. Szkoda, że będziemy większość przez asfalt, nie? Bo... tym Audi to ja bym widział bardziej siebie na szutrze. No ale tu za dużo szutru na tej mapie to my nie mamy. O, o, o! Nie, no tak to być nie będzie. W sumie to, patrzcie, bo to nie jest, są żadne zawody ani nic. Ja w tym czasie mogę sobie auto stuningować też, nie? Biegi można sobie wydłużyć, o. 300 km na godzinę można pruć tą furą. Zajebiście. Dobra, wydłużymy sobie biegi. I teraz tak. Will spin jakieś tutaj mieliśmy, nie? Super will spin, 7 zwykłych will spinów, kurde. Cip.
O, 250 tysięcy. Myślałem, że będzie ten Rail Fighter. Okej, okay. I 7 zwykłych. Losujemy. Cyk. Mam ten samochód już, nie? To jest ta M6 fajna. Dziesięć. Turbo Porsche. Honda S2000. Chciałbym mieć tą Honda S2000 w rzeczywistości. Fajne auto, myślę. Dobra, lecimy. I zobaczcie, wydłużyłem sobie w czasie jazdy biegi. I teraz wszystko mam dłuższą. Yeah! Podjeżdża taki miras i ci wymienia skrzynię, nie? I cyk, rękawiczka, no tak. W sumie to, może właśnie bardziej opłacałoby się tą Audicą jechać na przełaj. Nie, chyba nie. Tam są różne wertepy. Na przełaj to my pojedziemy, jak już będę dojeżdżał do latarni. O, tu będzie kawałek takiej drogi właśnie. Ty, ale ciśnie ta Audica. Cyk. I ci, proszę bardzo. 100 klocków zdobyte. Ej, super ten samochód jest, bardzo mi się podoba. Idzie jak przecinak, naprawdę. Ja dzisiaj z Wellspina F1 dropnąłem, nieźle. Już chyba nic takiego tutaj nie będzie poza tymi budynkami, które musimy sobie zdobyć, nie? Odblokować. Żadnych jakichś tam samochodów czy coś. Rockstar Tropi Truck. Właśnie ja nie wiem, który to jest. Już chyba wiem. Ford. Czekaj, ja go chyba mam. Tylko nie pamiętam. Wiem, jak chyba wygląda. On miał jakieś takie... jakiś taki dziwny tył. I był słaby. Pamiętam. Ford Tropi Truck. Na pewno on nie będzie w marce Ford, bo już tutaj całą markę przeszukałem Forda. On będzie gdzieś dalej. Nie pamiętam, pod jaką marką on był, żeby było go łatwo znaleźć. O, czekaj. Tu są te. Może on w Honiganach będzie? Nie. A nie pod Fordami. Czekaj. Kiedyś go chyba w Wellspinie jakimś wylosowałem, czy coś. Muszę właśnie przeglądać jedno po drugim. O, to chyba to było. To jest czasem to? Ja myślałem o tym właśnie, samochodzie. To jest to? Teraz zobaczymy. Zapomniałem, że to jest live. Oh yeah. Czy to nie jest ten czasem? Rockstar F Energy. No właśnie nie wiem, czy to jest ten. Czekaj, ja bym jeszcze sprawdził. Wydaje mi się, że to jest to, ale to cholera wie. Muszę mieć go w klasie A, żeby mi się tam zaliczyło. Kurde, ale to fajnie pracuje to zawieszenie, ja nie mogę. Na samym początku gry się ten samochód zdobywało chyba. To jest Polaris, tak? To poczekaj. No, faktycznie. Dawno to był Ford chyba, tylko myślałem, że to jest ten, bo ten też jest Rockstar, nie? Mi się tak zapamiętam. Nic, musimy zajechać na chatę i zobaczyć, który to był. Może można go kupić, czy coś. Kurde, to super wygląda, super jest animowany ten samochód. Te chlapacze z tyłu. Te zderzenie. Zawieszenie fajnie pracuje. Naprawdę. No nic, trzeba będzie chyba kupić.
To Ford musi być, nie? Też tak właśnie myślę. Dobra, skakuję do swojej chaty. Trafię czy nie? Elegancko, kurde, trafiony. Jeszcze, żebym zrobił beczkę w powietrzu. Tak. Dobra. Zrobione. Musimy jakiegoś Forda ogarnąć, nie? Czemu mam angielską wersję, a nie polską? Bo wiesz co, ja się uczę angielskiego i chcę mieć jak najwięcej do czynienia z tym językiem. I mam ten system w języku angielskim, wszystkie programy w języku angielskim. Tak. I jest mi łatwiej przyswoić ten język. To będzie to, patrzcie, faktycznie go nie mam. A, dobra. I cyk, dziura w domu. Wleciałeś do domu jak komornik pod telewizor. Czy ja wiem? Komornik wchodzi przez okno. Dobra. Tu mamy jakieś malowanie Coca-Coli, dawaj to. I musimy mieć go w klasie A, z tego co pamiętam? Chyba tak. I on tam kosztował 500 000. Dobra. 500 000 to w Fordzie się zarabia z jednego wheelspina czasami, nie? No. Malowanie Coca-Coli. Nic tu nie można otworzyć. Ohoho, muszę ściągnąć maskę. To on nie ma tu z przodu silnika, nie? Czy... Nie no, ma. Tutaj widzę jakieś wydechy. To tak schowane jest, że nie wiadomo. Ej, fajny samochód. Znaczy pojazd, coś. On jest w sumie już w klasie A. Coś tam możemy do niego chyba włożyć jeszcze, nie? Żeby jeździł. Lepszmy tego Rockstara. No ja chyba wolę jednak blok silnikowy. Albo nie, niech to. Dobra. Jeszcze sobie hamulce ulepszymy, cyk. I o, niewiele można tu ulepszyć w tym samochodzie. No nie szkodzi. Zobaczmy spoilery. Wow! Aha, bo. Aha! Nie no, to... Wo! Patrzcie! To z tyłu, te lotki tutaj co są, to ich nie można ustawić, ale jak zainstalujesz to, to to już możesz ustawić, że możesz docisk zwiększyć sobie. What? Przecież to są reflektory, co jest? Napęd na tył mamy, dobra, damy rady. Czy on ma negatyw z przodu? Tak, tak. Te samochody Dakarowe właśnie często mają ten negatyw, żeby tam chyba lepiej skręcały czy coś. Dobra. Nie wyświetla ci się pogłoska o ostatnim zaginionym wozie, Filip? Oj, nie wiem, co ci na to poradzić. Jakiś też miałem problem z tym kiedyś chyba? A, wiesz co, może ci się nie pojawiać, bo nie masz odpowiedniego sezonu do tego, nie? Będziesz miał tam... Czasami są te ukryte samochody w konkretnych sezonach, nie? Ty, mamy 3 biegi tylko w tym aucie. No, może być ciekawie. 259 km na godzinę maksymalnej prędkości. Ja tutaj coś jeszcze sprawdzę. Ej, słuchajcie, on te przednie koła ma w negatywie, ale można je jeszcze bardziej w negatywie dać. What? No dobra, to my tu zaraz zrobimy. Zobaczymy teraz, co się wydarzy. Nie no, chyba jest tak jak było. O, może nie. Jest trochę bardziej w negatywie. Ja pierniczę. No dobra, co musimy zrobić? Do Oasis musimy dojechać. No to chyba na przełaj, nie? Jedziemy na boisko. Gdzie jest to boisko? Chyba tu gdzieś po prawo, nie? Tak, skręcamy tu w prawo. Ale się dziwnie nim skręca. Koła w negatywie. No jak pochylone to jest. Czekaj, gdzie to było? Tutaj muszę w prawo skręcić teraz. I musimy dojechać właśnie na tą Oasis, nie? Musimy asfaltem jechać, asfaltem najszybciej będzie chyba.
Jest, boisko. I teraz się musimy rozpędzić. Ty, a ja mam pomysł. A co zrobimy? A co się stanie, jak ja zrobię tak? Ty, bo już mi czas leci. O, dobra, skasował się czas. Ajajaj, wolny ten samochód! Kurde, bo to jest klasa A. Przed chwilą jeździliśmy z klasą S1. Dobra, żeby się tylko przez te drzewa przecisnął. O! Jedziemy na miasto. Cyk! No nie, no tym to się jedzie. Zobaczymy, jak się będzie skręcać. Okej, przez rondo. Jakieś komputery, ty. Fajna furtka. I teraz na wyspę. Cyk. O! A czemu mi nie zaliczyło? O! O! Jeszcze raz. Coś mi się skasowało. Nie zaliczyło ci. No właśnie widzę, ty. Dlaczego? Dobra. Nie ma to jak skocznie. Cyk. I boisko. Mogłem to wcześniej wyzwanie zrobić, tak żeby tutaj być, nie? Coś się poniszczyło. Dobra, jedziemy przez las. Cyk. Co ja źle zrobiłem wtedy, że się nie chciało zaliczyć, nie? Nie mam pojęcia. No teraz chyba jest ok. O, coś zrobiłem innego jeszcze przy okazji. Ok, i tu zaraz odbijamy w prawo. Na wyspę. I już jesteśmy. O, ten sobie z wodą poradzi doskonale. Ja nawet nie miałem tej fury. Ej. Co to jest? On ma tutaj z tyłu takie chłodzenie śmieszne i to się kręci, ale dziwnie to się kręci. To nie wygląda jak... Aha, bo to jest za siatką, dobra. Ja myślałem, że to są jakieś takie talerze, nie? Bo to tak z daleka wygląda. A to jest za siatką, tak schowane są te wentylatory. No i dobra. Może jak resetowałeś to wtedy? Nie mam pojęcia, ale nieważne już. Zrobiliśmy, okej. Czyli co? To sobie zrobiliśmy. Teraz, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy coś za 50. Kurde, mamy tu jakieś dziwne zadanie, żeby samochodem z klasy C przejechać z pit stopu do latarni morskiej. Ja mam pomysł. Zrób z niego koksa. Nie no, coś ty, tutaj robimy wyzwania teraz. Zrobimy sobie jeszcze jedno wyzwanko. Za 50 klocków to nie jest dużo, no ale chyba nie jest trudne wyzwanie też. Klasa C samochodu. Ja tak sobie pomyślałem, a czemu nie pojechać pilem, kurde, tego. Pil P50, zrobimy go do klasy C. Czekaj. Cyk, zrobimy go do klasy C i przejedziemy. Myślę, że to jest świetny pomysł. Resetujemy ten, cyk. W autach z formuły drift w większości były wentylatory. Tak, tylko tutaj chodzi o to, że on tak się nie obracał, nie? Dobra, co my mamy za klasę? Klasę D. Robimy cyk. Na pewno cztery koła, oczywiście. Dobra, to jest... Docisk musimy zwiększyć po prostu, nie? Już mamy klasę C, więc... Cyk. Opony lepsze. Oh shit. Dobra, z oponami już nie przesadzajmy. Zmienimy mu felgi. Dobra.
Wielkość felg. Nie nadajemy spokój z tą wielkością. Sprzęgło. Skrzynia. Trzeba go ulepszyć. On musi być w klasie C. Klatkę bezpieczeństwa. To w tym samochodzie to się wbrew pozorom może bardzo przydać. O kurde, ale będzie latał. No nic, zobaczymy czy go opanuje. Klasa C to nie będzie taki hardcore jak wcześniej, nie? Nawet na 4 koła, zwłaszcza że sam ma 3. Tak. Nie no, wolę Pilem jechać niż Reliantem. Dobra, musimy tutaj poustawiać rzeczy, bo kurde. ...188 km/h, to naprawdę nie jest jakoś dużo, ale... mamy radę. Tutaj najlepiej jest z tym Pilem, że jak damy napęd na 4 koła, to możemy regulować dyferencjał na tylne koło. Dyferencjał na tylne koło! Doskonale! Dzień jak co dzień. Okej. Okay. To docisk oczywiście na maksa, bo będziemy tam dosyć szybko chyba pruli tym, zaraz zobaczymy zresztą. I jedziemy. Shit, to będzie długi wyścig. O nie. Czekaj. Co by tu zrobić, żeby mu dupy tak nie rzucało? Musimy przód troszeczkę. I zrobimy, żeby... żeby miał napęd bardziej na przód może. On nie będzie mu tak dupy rzucało. Nie? Cyk. Siema Franciszek. A nic, zobaczymy. Może będzie lepiej. W sumie, jak będzie miał napęd bardziej na przód, to powinno być lepiej. Powinien lepiej przyspieszać, nie? Bo mamy więcej trakcji z przodu przecież. Tak ja to sobie w głowie kalkuluję przynajmniej. Dobra, musimy jechać na pit stop. O kurde, nie skręca ten samochód! Zwykły płotek go zatrzymuje i zmienia tor jazdy. Czy gram na ustawieniach symulacyjnych? Nie, teraz gram na normalnym. On nie opanował tego grata. Ty 200 na godzinę. Wow! Siema Bartek. Ty, no ciężko będzie go opanować. Coś chyba popieprzyłem z tunikiem. Dobra, to wyzwanie ma być, nie? No. Jedziemy. Nikt na pewno nie zrobi tego Pilem, kurde. Tylko Lucek tak zrobi. Siema Szymon. Tak, podejrzewam, że bardzo mało osób zrobiło to Pilem. Ale polecam. Wow. Dziwnie się nim jeździ, naprawdę bardzo, bardzo dziwnie. Nie wiem dlaczego, przecież docisk mu zwiększyłem, powinien jakoś skręcać. Oh yeah. Ej, on pali kapcia teraz. 200 na godzinę, dobrze. Okej, okay, mamy pit stop. No nic, spróbuję. Mamy 3 minuty 30 sekund na to, więc może nie będzie tak źle.
Dobra, jest pit stop. Jedziemy. I do latarni morskiej. Jak na klasę C, to on szybki jest. Musimy tu na zakrętach bardzo uważać, nawet na takich gładkich. Jedziemy przez miasto. Przez miasto. Nie mogę się zmieścić w tym zakręcie. Okej, spróbujemy przez rondo przejechać prosto. No jedź! Nie mogę wykręcić! Okej. Poszedł! Wow! Okej. Teraz muszę na wprost jakoś. Uwaga. Tak się jeździ pilem, kurde. A ja wiem, dlaczego tak słabo go się. Słabo nim się jeździ. Przecież ja mam tu standardowe opony te staczki. Okej, i... A mój! Dobra, zaliczyłem. Kurde! Tak się gra, nie? Czy da się go na klasę X zrobić? Nie da się. Jego chyba się da do klasy S2 czy S1. W każdym razie jak go się zrobi na maksa, to jest... Sami wiecie, co się z nim dzieje, nie? Oh yeah. No ale co, zrobiłem sobie wyzwanie pilem? Zrobiłem.